kochani, zapraszam na trzecią część. Na trzecią część rekolekcji w Panu Mojżeszu, ojciec Jan Konier. Zapraszam. Trzecia i ostatnia nasza konferencja. Później, jak wiecie, o 14:00 to też jest taki mały grupka, spotkanie, żeby też się podzielić, pobyć też ze sobą, to też jest ważna dla nas część. Słuchajcie, świat męski od czasu do czasu musi być ze sobą. Rozumiemy się? Tak jak kobiety najczęściej są ze sobą i tam się bardzo rozumieją, mówiąc, że kobieta zrozumie lepiej kobietę. Wierzmy w to, że tak jest. Także my też tak jest. To nie tylko w tych kulturach tak jest, słuchajcie, w tych kulturach świata. Dlatego mężczyzna też chce powiedzieć z mężczyzną, żeby się podzielić, posłuchać, słuchajcie. Tak jest też przekazywany autorytet męski do syna, nie? Zobaczmy, że ojciec, który no, nie dzieli się z synem, nie przebywa z nim, to brakuje mu czegoś ważnego synowi. I to jest też bardzo istotne, żeby się też... Mężczyzna potrzebuje mężczyzny. Nie tak, jak myślą, że wszyscy Polacy to tak, to są pijacy, alkoholicy, o, i tylko to potrafią. To jest nieprawda. To jest zły obraz, wizerunek wielu osób. Natomiast pobyć, spotkać się, posłuchać, porozmawiać. A słuchajcie, takie spotkanie, to są perełki, to są cenne spotkania, bo nawet nie wiemy, to słowo w nas pracuje, kiedy to słowo, które słyszycie, które zostawia ślad. A jak wam powiedziałem, życie jest faktem i wydarzeniem. Zacznie pracować w was, da wam jakieś nowe inspiracje, motywacje. I nawet powiem, nawet do jednej osoby warto tutaj przemawiać, nie? To nie jest obojętne, nie? Ja nie mam nic do świata kobiet, czy ich tutaj, i nie jestem też tu po to. Byłem też w czasie wakacyjnym, nie mam ich dużo, tak jak wy, tych wakacji. W lipcu już drugi raz byłem w Jastarni, bo też prowadzę właśnie już 2 lata trudne małżeństwa, Sychar, wierzący każdy jest do uratowania. I wiem, jaki to jest trudne, ile jest bólu. Byli tam z całej Polski i tak słuchając tych wszystkich bólów i kobiet i mężczyzn, tak sobie pomyślałem. Kobiety od dawna, XIX wieku walczą o swoje prawa, mają stowarzyszenia, mają towarzystwa. Są tak, najczęściej wygrywają. A ja tak spotkałem tylko takich psycholożek, terapeutek. Jedną rozmawiam, a mówimy tak. A kiedy w końcu my mężczyźni, kto nas weźmie w obronę? Czy my nie jesteśmy poranieni? Czy nie jesteśmy skrzywdzeni? Zobaczmy, jak kobiety cię świetnie bronią, nie? Przed tym wszystkim. Ja nie wchodzę teraz, kto ma rację, nie ma racji i tak dalej. Pokazuję, że mężczyźni też jesteśmy poranieni, niesłusznie skazywani. Pytanie. Kto nam pomaga, oprócz Pana Boga, dać obronę? Zobaczmy. I też tak, taka myśl mi towarzyszy już od wielu lat. Jakoś za mało się bronimy. Ale chcę wrócić do Uszczecie, jak tutaj nasz kolega zapowiedział konferencji na temat tego wspaniałego wodza. A jak widzicie już po tych dwóch konferencjach, że on też musiał dojrzeć. Potrzebny jest czas. Potrzebny jest czas, potrzebne są próby w tym czasie, ale też przechodzenie różnych doświadczeń, nie zawsze łatwych, nie? Różnych burz życiowych, których doświadczaliśmy, doświadczamy. I tak jak wam powiedziałem, kończąc, że jesteśmy powołani też jako mężczyźni do przywództwa, do przewodzenia, do dojrzałości, ale naszą siłą jest Bóg, nie? Naszą siłą jest pokora, naszą siłą jest miłosierdzie Boga. I tak jak powiedziałem w pierwszej drugiej konferencji, że Bóg jest tym pierwszym inicjatorem, to On wyprzedza i pierwszy wychodzi na spotkanie z każdym z nas. Zobaczmy, że wielu ludzi się boi Pana Boga, boi się, co powie, najlepiej się od Niego odsunąć. Ale to, co mówi Święty Piotr, do kogoś pójdziemy, Panie, Ty masz słowa życia wiecznego. Kto nam da to, co Bóg nam da? Nie ma takiego
człowieka na ziemi. Dlatego tak chcę podkreślić bardzo istotną rzecz, nasze relacje z Bogiem, z drugą osobą, najbliższymi i tak dalej, i z sobą samym. To jest też bardzo ważne. Poczuć siebie, pooddychać z sobą, wyjść sobie też na zewnątrz. Słuchajcie, potrzebujesz przynajmniej pół godziny. Ale to bym powiedział tak samo kobiecie, tylko mężczyźnie. Jeśli oczywiście masz czas ku temu, bo są różne sytuacje, na spacer, pobyć sam ze sobą i z Bogiem. Poczuć się z siebie, czyli inaczej, wejść w siebie, aby znaleźć siebie. Ja nie mogę być ciągle zanurzony ani w świecie wirtualnym, nierzeczywistym. Żyję w realu. Zobaczmy, Bóg chce czyścić mój chory świat. Iluzji. Pytaj, czy nie żyjesz w iluzji? Jeśli świat jest chory, to było też stwierdzenie Buddy, VI wiek przed naszą erą. A teraz jak jest? To jak kto z nas może być zdrowy? Bóg chce oczyścić mnie. Zobaczmy. To, co powiedział faraon, nie znam Pana, nie znam Boga. Co ty chcesz mu dzisiaj powiedzieć tak w tej całości? Znasz go? A ja mówię, Ignacy Loyola modli się, Panie daj, abym cię poznał, pokochał, naśladował. Zobaczmy, żeby zbudować coś lepszego, to trzeba nieraz, wiecie, być może niektórzy z was lepiej ode mnie, trzeba zburzyć cały dom. Ile się teraz sprzedaje kamienic? Ostatnio pięknych i starych i wspaniałych, ale to się do niczego nie nadaje. Trzeba to zburzyć, żeby coś nowego wybudować. Zgadza się? Potem zburzyć, no co, będę... Ilu znawców powiedziało, w remont wydam więcej, niż bym zbudował nowy dom. Podobnie jest też, Bóg chce zburzyć to, co w nas chore, niszczyć to, prowadzić destrukcyjność, aby odbudować nowe. Bóg jest zawsze, stwarza nas na nowo. Każda msza święta to jest ważne do nowego życia. Każdy sakrament. Zobaczmy, potrzebuję też Jego światła, Jego mądrości, dobrych przykładów. I pytania, które sobie też zadaję. Misja Mojżesza. Jaki miała sens? To już widzieliśmy, że miała sens, a jaki ma sens też dla mnie? Chociaż to była bardzo trudna misja. Co robi przywódca, który dojrzał do przywództwa? Akceptuje i przyzwyczaja się do roli, którą Bóg mu dał. Nie może swojej uwagi koncentrować na tych, którzy przeciwko niemu szemrzą, którzy go odrzucają, którzy się z nim nie zgadzają. Zobaczmy, on nie nosi wielkich ozdób na sobie, wielkich pierścieni, oznaków władzy. Człowiek, który ma autorytet, nie potrzebuje błysku, pleszy. Człowiek wie, co mówi, wie, kim jest, zna swoją wartość. I to jest tak, żebyś znał swoją wartość. Patrzmy. I dążył do tego, co Boże, czyli dążył do świętości. Ale to nie, żebyś miał święty spokój. Ludzie, daj mi święty spokój. Nie, Bóg nie da nam świętego spokoju. Wszyscy chcieli, żeby tak wszystko było łatwo. Nie, póki żyjemy, zawsze coś będzie. Co robi Mojżesz w takiej trudnej sytuacji? Zaczyna się modlić. I jak w trudnej sytuacji, w której się będzie znajdował, a wierz mi, że jeszcze przed tobą trochę życia, nie wiem ile, bo nikt z nas tego nie wie, jeśli się znajdziesz w takiej sytuacji, klęknij. Oddaj to Bogu. Zacznij się modlić. I modlisz tam. Nie kłóci się z tymi, którzy go oskarżają. Nie wchodzi w jakieś dywagacje. Nie jest ich oskarżycielem.
nie ustanawia sędziów nad nimi. Co robi właśnie? Woła do Pana. To jest Księga Wyjścia 5:22-23. Panie, czemu zezwoliłeś wyrządzić zło temu ludowi? Czemu mnie wysłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, by przemawiać w Twoim imieniu, gorzej się on obchodzi z tym ludem, a Ty nic nie czynisz dla wybawienia tego ludu. Krótko, zobacz, trzeźwy męski umysł. Konkretny, jest bardzo konkretny. Ukonkretnia swoją prośbę, ale występuje w obronie tego ludu, który przeciwko niemu nastaje. Tak. Umie przedstawić jasno fakty. Bóg daje mu odpowiedź. Księga Wyjścia 6:1. Teraz ujrzysz, co uczynię faraonowi. Bóg nie pozostawia go bez odpowiedzi i ciebie i mnie też nie pozostawia bez odpowiedzi. W czasie jemu da odpowiedź, jeśli usilnie go będziesz prosił. Wszyscy jesteśmy wygodni w jakimś stopniu. Wszyscy cieszymy się, jak nam wszystko świetnie idzie. Każdy z nas by chciał, żeby nie być problemów, być super się czuć, być zdrowy. Ale dziękuj za to, że ręką, nogą ruszysz. Dziękuj za to, że tu dzisiaj jesteś. Wiesz o tym, że to jest wspaniałe? To cieszy ciebie, cieszy Boga, może innych najbliższych, którzy też tego przyczynili i mnie. A cieszyć też mnie będzie jutrzejszy. Jest drugi taka ewangelizacja, nie wiem czy wiecie, na Odrze, na statku. Wiecie, gdzie jest hala targowa? A tam dalej też jest taki ten, sumowanie jest port. Tam jutro statek wypływa, 17:30. Jest tu z nami też Michał po raz pierwszy, świętego Józefa. Michał, powstań tutaj, nie? Jest Michał, który jest jeden z tutaj tych współorganizatorów. I jeszcze są inni. I w tamtym roku to było 150 osób. Ewangelizacja, uwielbianie świętego, dziękowanie Panu Bogu i prośba dla miasta Wrocławia. To się też wzięło ten moment od katolików na ulicy, którzy w każdy czwartek o 20 ewangelizują we Wrocławiu. To jest trudna ewangelizacja. Wielu mi powiedziało, niektórym błogosławię, na odległość, że nie znam żadnego Boga, nic wspólnego. Niektórzy ludzie są bardzo różne odpowiedzi. Michał ma większe doświadczenie w tym niż ja. To jest piękna inicjatywa. Zobaczmy, to nie to, że tu się nic nie dzieje w tym Wrocławiu. I liczba też katolików na rynku. To nie jest to, że my jesteśmy bez odpowiedzi, że nic nie robimy. Nie. I wierzę, że teraz Bóg też przemówi. O, jutro na tym 3 godziny na statku uwielbienia Boga. Będą świadectwa, będą piosenki, będą modlitwy. Będą mężczyźni i kobiety. Wspólne działanie. I bardzo dobrze. Ale tak jak powiedziałem, my mężczyźni potrzebujemy być razem i być z Panem Bogiem tylko. To jest nasz święty czas. Zgadzacie się ze mną? Nie mając nic do płci pięknej, chociaż tak naprawdę wiecie o tym, że nie ma płci brzydkiej, jak mówią o mężczyznach się mówiło. Wiecie o tym, czy nie? Nie. Jest płeć piękna i piękniejsza. O. Także nie pozwólcie sobie powiedzieć, że któraś kobieta czy ktokolwiek powie wam, że mężczyźni to płeć brzydka, jak to przez tyle wieków wmawiano mężczyznom w Polsce i na świecie. To nieprawda. Jest płeć piękna i piękniejsza. Mówimy tak dlatego, aby uszanować również nasze panie. Tak jak mówiłem, nie lubimy, jak wam czegoś brakuje, czegoś zabraknie, coś nam nie wychodzi, zaburza się nasz plan, który mamy, ale nie jesteśmy starsi, to nie jest tak, że pstrykniemy sobie, a Bóg będzie robił, co chcemy. I tak nasze plany mogą się tak walić, jak zamek skarczna, woda zaleje fala na Bałtyku i plaży, wszystko zniknie. Bóg potrzebuje dzielnych wojowników, a wierzę, że każdy z was do tego dojrzewa, albo niektórzy dojrzeli. Zgadza się? Takimi chcecie być? Po to też jesteście w tej formacji, aby się nieustannie umacniać. To nie jest łatwe. Mówię,
Diabeł będzie rozbijał, ale też jedność między wami. Ta siła jedności, mocy Boga bardzo mu się nie podoba. Ale my jesteśmy tymi, którzy ufają Bogu i nie boją się stanąć twarzą w twarz, oko w oko ze złem. Tak jak stanął nasz bohater Mojżesz z Faraonem. Faraon jest symbolem zła. A takie wyjście to długi proces. Taki bardzo długi proces, wiele spotkań z Faraonem. Ale i my też prośmy o uwagę, żebyśmy stawali oko w oko z naszymi wrogami, przede wszystkim z moim wewnętrznym wrogiem. Tak naprawdę to ja jestem dla siebie największym wrogiem. Z moim złem, z moim grzechem, z moją niewiernością. To jest moje wspaniałe zadanie. I tego też wymaga moja codzienna konfrontacja z tym samym sobą. I to też zadanie lidera grupy, mężczyzny. Tak jak powiedziałem, Faraon reprezentuje siły zła. Zło również jest wokół nas, jest w nas. Faraon lekceważy Boga, którego nie zna, bo sam przecież konkurencję będzie sobie robił. I teraz Bóg przygotowuje go, aby stanął ze złem oko w oko, sam na sam. Czyli jak ja chcę wypełnić moje zadanie? Mam uciec, gdy będą trudności, a będą trudności. Czyli uczy nas Mojżesz, abyśmy uczyli się stawać mężnie w konfrontacji ze złem. A kiedy ono się pojawia? Zło zawsze pojawia się wtedy, gdy pojawia się dobro. Powiedział święty Augustyn, że zło jest brakiem dobra. Czyli ja mam być świadomy, że to, co się będzie pojawiać, ja mam być też opanowany. Ale spójrzmy też tak na Faraona. Czym on się wyróżnia? Jakie ma cechy? Po pierwsze, nie wierzy w żadnego Boga, bo sam jest Bogiem. Ale Faraon jeszcze nie wie, że przez Mojżesza, Arona, Bóg chce dojść do niego. Czyli tak jak powiedziałem, że wszystkie, to jest rywal. Będzie rywalem, a ponieważ bożkowie nie popuszczą, złośliwość bożków nie zna granic. Czyli dla Faraona, jak dla ludzi bliskiego, dalekiego wschodu, dobry Bóg to taki Bóg, bo dobry Bożek to taki Bożek raczej, który przynosi profity. Nic dziwnego, Księga Wyjścia, jego serce jest zatwardziałe. To słowo zatwardziałość Księga Wyjścia podkreśla 50 razy. Czym jest zatwardziałość serca? Jest pychą. Czyli nie mam żadnej wrażliwości. Czyli nie uznaję Boga. Sam jestem Bogiem. Znaczy obecnie, współcześnie człowiek nie staje, nie zasiada, bo nie staje w miejsce samego Boga. Dalej, Faraon jest nieposłuszny. Nic dziwnego, że nie będzie słuchał Mojżesza.
nie będzie słuchał prawdziwego Boga. Dlaczego? No bo skoro go nie uznaje, nie zna Boga, no to dlaczego ma go słuchać? Ale też jego faraona serce się buntuje. Popatrzmy, że w Kościele Panu Bogu najbardziej podoba się posłuszeństwo. A więc posłuszeństwo to też jest dyscyplina. Więc posłuszeństwo w Kościele to ma taki charakter duchowy. Wielu się buntuje. Diabeł też się zbuntował Panu Bogu. Non servia, nie będę służył. Dalej, kolejna taka cecha faraona to to, co było bardzo mocne i do tej pory jest w Egipcie, ale nie jest tak już mocne, to magia, czarnoksiężnicy, wróżby, okultyzm, a więc wszelkie siły nieokreślone, nadprzyrodzone. Ale ten będzie tutaj przyparty też do muru, tam więc prosi nawet Mojżesza o modlitwę. Ale jest cyniczny, przewrotny jest faraon. Bóg, jeśli potrzebny, zobaczmy jak to powiedział ten wasz Bóg, to tylko do swojego celu, czyli jest pragmatyczny. A tak, właśnie to jest to, nie potrzebuję cię, Panie, no to nie jesteś mi potrzebny, a więc jesteś kimś, kogo właściwie był moment, kiedy potrzebowałem, ale to wielu ludzi to ma. To jest cecha, że Boga potrzebuje wtedy, gdy jest mi potrzebny. Przynajmniej było 9 spotkań z faraonem, ale właściwie efekt tych spotkań właściwie był bardzo podobny. Serce faraona było uparte. Tutaj plagi egipskie miały decydować. Bóg uderza różnymi tutaj klęskami, pokazując swoją potęgę, że jest Panem całego świata, sił natury. Ale jak zawsze Bóg wyznacza w miarę złu. To, co napisał Jan Paweł II przed śmiercią w 2005 roku, pamiętam jak umiera, ksiądz Tam Pamięć i Tożsamość napisał, że to właśnie miłosierdzie jest tamą dla sił zła. I tak siły zła nie zwyciężą ostatecznie Boga. I to, co właśnie bardzo ważne słowa, które powiedział też Mojżesz faraonowi, lecz ja wiem, że ty i słudzy twoi nie będą się jeszcze, nie boją się jeszcze Pana Boga, Księga Wyjścia 9:30. Czyli te plagi egipskie, które są, Bóg do końca chce ocalić faraona lud egipski. I tutaj też zauważ też swoje miłosierdzie Boga. Ale też zauważ miłosierdzie Boga w twoim życiu, w twojej historii, w twoim ocaleniu. Czyli Bóg zawsze chce ocalać od zła. Bóg nie jest Bogiem zła. A jeśli dopuszcza, to tylko dlatego, że to ma aspekt wychowawczy, pedagogiczny. Wszystko dzieje się w czasie, tak, w tych plagach egipskich. To jak wam już wcześniej mówiłem, to zamiana wody w krew. Giną wszystkie ryby, przykra woń, plaga żab, populacja głazów. Wszelkie jakieś robactwa, a później roje komarów. I to, co już podkreślam, to będę podkreślał, że to Mojżesz jest tylko narzędzie. Nie od niego to pochodzi. Cały plan. To, co jest ważna jego cecha, to wsłuchuje się w głos Boga. I nie mówi od siebie, tylko mówi wszystko to, co Bóg mu przekazuje. Czyli inaczej, posłuszny będąc Bogu, przekazuje tylko jego polecenia.
A nawet już to jest nudne, bo zawsze to samo mówi do Faraona, wypuść mój lud, bo spotka cię taka, taka kara. Tak mój Bóg, tak aż do znudzenia powtarza Faraonowi. Ale jest zdyscyplinowany w posłuszeństwie. Nie chce nic dodawać, interpretować, a tym bardziej nadinterpretować słów Boga. Czyli czego nas uczy Mojżesz, mężczyznę, ciebie i mnie, konkretu, sztuki mówienia, powściągliwości w mowie? To tak jak mówi psalmista w psalmie 39, rzekłem, będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem, nałożę na usta wędzidło, dopóki naprzeciw mnie jest występny. Psalm 39, wiersz 2. Nieustannie Mojżesz podejmuje próbę, nie zniechęca się, negocjuje. I Faraon ma swoje racje, ale Mojżesz pozostaje głuchy. Dlaczego? Ponieważ Mojżesz to ambasador samego Boga. To jest posłanie z Boży. Faraon faktycznie już po siódmej plazy jest zmęczony. I już nawet jest gotowy wypuścić tych samych mężczyzn. Ale nie. Pójdziemy z naszymi dziećmi, starcami, synami, córkami, owcami i bydłem. Pójdziemy, bo mamy obchodzić święto Pana. Księga Wyjścia 10:9. Nie. Nie popuszcza. Jest dziewiąta plaga i już, ale Mojżesz podnosi poprzeczkę. Ty także, mówi do Pana, musisz dać nam, dać do rąk ofiary i całopalenia, byśmy mogli ofiarować Panu Bogu naszemu. Księga Wyjścia 10:25. Jest skoncentrowany. Zobacz, minimum of minimum jego słów. Dlaczego? Żeby każde słowo Boże wybrzmiało. Dalej. Konsekwencja. To znaczy, nie cofa się. Nie cofa się ani o pół kroku. Przed złem łatwo się cofnąć. Kiedy zło zwycięża? Wtedy, kiedy cofniesz się choćby o 1 czy 2 mm, to zło bierze nad tobą przewagę, bo wie, że jak się raz cofnąłeś, to już tak będzie na tobą pracowało, że dalej będziesz się cofał. Zło zawsze nas osłabia. Ma różne sposoby. Diabeł ma różne sposoby do dyspozycji. Bardzo wiele ma strategii, aczkolwiek od Księgi Rodzaju Adama i Ewy w ogóle niezmienną. W tym jest bardzo taki sam, niezmienny. Nic nowego nie wymyśli. O, tak, nic nowego nie wymyśli. Ale pokusy, groźby, prośby. Poniżyć ciebie, zdeptać i powiedzieć, że jesteś do niczego. Iluś to mężczyzn usłyszało, mężów, ojców, że są do niczego. Nie nadajesz się do niczego. Odpuścić, zrezygnować, a powiedzieć sobie, a dam sobie już spokój. A najlepiej sobie odbiorę życie. To jest właśnie krzyk zła. Tak działa zło. Nas, przez innych. I tutaj podkreślam, nie poddaję się, kiedy atakuje mnie zło. Nie poddaję się, kiedy upadam. Bóg zawsze kogoś pośle, kto mnie podniesie, poddźwignie, bo Bóg jest tym Bogiem dźwigającym mnie. Dalej, Mojżesz zachowuje spokój. Nie robi kilka rzeczy naraz.
nie jest rozbiegany, skoncentrowany, skupiony. Nie jest sam. Bóg i Jego moc jest z nim. Jeśli idę na spotkanie ze złem, to też nigdy nie jestem sam. Bóg jest moim towarzyszem. Wysyła mi mojego anioła stróża. Warto często się do niego modlić. Zobacz jeszcze kolejny fakt. Mojżesz nie jest osobą, która aktywnym, nieustannie działa, bo wie, że tak naprawdę od niego tak niewiele zależy. Zresztą od każdego z nas może się nam tak wydawać, że wiele od nas zależy. Nie, bo nie mamy wpływu na wiele rzeczy. Bóg tylko posługuje się Mojżeszem, tak jak każdym z nas chce się posłużyć. I jeżeli bardziej mu pozwolimy, tym większe rzeczy uczyni. Ale Bóg przygotowuje do zadania, tak jak przygotował Mojżesza. Bóg jest zawsze precyzyjny. Czyli, ale to, co tutaj uważam za ważne, Bóg nie przeszkadza, odwrotnie, tylko nie przeszkadza Bogu działać. Bóg pozwala w 100% Bogu działać. Zobaczmy, że my nieraz mu przeszkadzamy. No, chcemy po swojemu. Ja wiem lepiej. Będzie tak, jak ja będę chciał. To ja będę kontrolował wszystko. Czyli jak mówią Niemcy, alles unter Kontrolle. Wszystko pod kontrolą. Bóg nie jest Bogiem bezczynnym. Może skupia się na nim, na jego woli. Ale jak podkreślałem, to powiem też kolejny raz. Mojżesz jest człowiekiem zaufania i głębokiej modlitwy. Kiedy czuje się, kiedy ma najlepsze chwile, najpiękniejsze, czuje się najlepiej? Wtedy, kiedy rozmawia z Bogiem. Tak, lubię się dużo modlić, modlitwa. Modli się za wszystkich, aby wykonał plan Boga. Czyli Mojżesz ma serce otwarte. Nie boi się tego, co będzie z nim i z jego ludem. Nie targuje się z Bogiem, jak niektórzy prorocy. Nie obraża się na Boga, też na jego miłosierdzie. Nie zniechęca się. I to, że po ludzku jest nieskuteczny do czasu, ale przychodzi moment, że wszystko obraca się tak, jak Bóg chciał. Myślę, że każdy z was miał takie momenty w swoim życiu, że pracowaliście, staraliście się i nic z tego nie wyszło. I byliście wkurzeni, ponieważ fakty pozostają faktami, wiemy, o faktach się nie dyskutuje. To nie jest takie proste, jak mamy porażkę za porażką, żeby się tak nie ugiąć, nie poddać. A właśnie taką cechę miał Mojżesz. Nieugiętość.
Miał wszystko u faraona. Potrafił opuścić wszystko. Miał szacunek, poważanie. Mógł się przywiązywać do opinii ludzkich, ocen. Co to wszystko znaczy? Był osobą odpowiedzialną. Tak, dlatego miał najlepszą cechę bycia przywódcą, liderem. Odpowiedzialność. Należałoby sobie życzyć wszystkim politykom takiej cechy odpowiedzialności za swoje słowa. O. Mam na myśli cały świat. Generalnie. Ponieważ, jak wiemy, słuchajcie, nastroje społeczne zawsze są zmienne. Wszystko jest pantarej. O. Jak wszystko będzie dobrze, to będą uwielbiać. Lud będzie uwielbiał tych wodzów, przywódców. A jeśli nie, to wyładują wszystkie frustracje. Zobaczmy. Emocjonalność ludu. Jak diabeł posługuje się nastrojami, emocjami społecznymi. Emocje są ślepe same w sobie. Czyli inaczej, nie są poddane refleksji. Ileż to mamy w historii świata bezmyślności, owczego pędu. A potrzebujemy rozeznawania, rozpoznawania faktów. Zobaczmy, że emocje nieuświadomione. Dalej, one zarażają. Zarażają tłum. Ileż demonstracji niepotrzebnych. Ja nie mówię o tych potrzebnych, bo to też od razu chcę zaznaczyć. Niektóre są naprawdę potrzebne. I będą potrzebne. Jak ludem łatwo sterować, gdzie nie ma indywidualności, gdzie są emocje skrajne. Zobaczmy, to pokazuje kryzys autorytetu. I z tym trzeba się liczyć. To, co się teraz dzieje na arenie i w Polsce, i na świecie. I to, co się będzie działo. To, co nam przyniesie najbliższa przyszłość. Zobaczcie, ile osób staje się narzędziem w ręku szatana. Ile osób niszczy drugiego człowieka. Zobaczmy, sztuka też korzystania z internetu, umieć mieć swoje rozumki, swoje mądrości. Dlatego też wskazuję, że jak potrzebne jest nasze męskie spotkanie, modlitwa, umocnienie się wzajemne. Bóg, który jest, działa i jest ponad czasem, wchodzi w historię naszego świata i naszego życia. Zobaczmy, Mojżesz odczytywał właściwie znaki czasu i ja powinien się uczyć odczytywać znaki czasu w moim życiu. Dlatego dobrze jest mieć kogoś mądrego wokół siebie też, z kim mogę wymienić swoje poglądy. Mojżesz przekazuje słowo Boga, dzieli się tym słowem. Tak często to mówi, to są prorocy, to jest Księga Wyjścia 11:4. To mówi Pan, czy wyrocznia Pana. Jest tym mędrcem, nauczyciel narodu. Jest prorokiem i te cechy też wzmacniają jego przywództwo. Ale dba, powiedziałem, odpowiedzialność o lud, który został powierzony.
Zobaczmy, że on jest jasny i przejrzysty. W tym wszystkim jest wolny. W myśleniu jest wolny. On się nie boi myśleć. Boże myślenie uświęca człowieka. Właśnie mój obszar wolności. Czy jestem wolny? Mojżesz nie zniewolił ludu swoją osobą. Ponieważ jest wolny, a nie jest zniewolony, dlatego też nigdy nie zniewolił ludu. Człowiek zniewolony będzie zniewalał innych zawsze. Nieważnie od tego, kim on będzie, ojcem rodziny, mężem, ojcem narodu, politykiem. Zniewolony człowiek zniewala innych. Wolny człowiek wyprowadza wolnych na wolność, aby w wolności doświadczyli radości. I wychodzą z Egiptu. Morze Czerwone. Księga Wyjścia 12, 37 do 42. Na ten moment bardzo długo czekali. To jest ta właśnie upragniona wolność. Ale to jeszcze opuszczenie, to jeszcze nie była wolność. Droga do wolności jeszcze pozostaje. Czyli naród pozostaje w drodze. Pielgrzymowanie w drodze, to jak każdy z nas, my wszyscy jesteśmy w drodze. Ich wędrówka przez do ziemi obiecanej. To jest też oczyszczanie siebie, życia duchowego. Też pamięć, skąd wyszedłem. Pamięć tożsamości. Też jak mówi Księga Wyjścia 13:3. Pamiętajcie o tym dniu, gdyście wyszli z Egiptu, z domu niewoli, gdyż potężną ręką wywiódł was tamtąd Pan. Aby nie zapomnieli, abyśmy i my nie zapomnieli, skąd pochodzimy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Wędrówka Izraelitów do ziemi obiecanej. Zobaczmy, konkretny szlak, konkretna droga. Ale to nie była najkrótsza droga, bo by na pewno zginęli, gdyby szli inną drogą. Bóg świadomie prowadzi ich dużo dłuższą drogą, okrężną. Czyli cały czas Bóg jest tym, który ich prowadzi, zaangażowany w tę misję, którą im dał i zadał. Trzeba było uniknąć wojny. Nie przeszliby pokojowo najkrótszą drogą. Dlatego, że wiele wrogów będzie na nich napadać. I napadałoby jeszcze bardziej. Nie wiemy, jakby się potoczyły ich losy, gdyby poszli prostą drogą. Ile walk trzeba by stoczyć. Ile było strat. Zobaczmy, że droga na skróty jest wielką pokusą, ale nie zawsze się opłaca. Czyli Bóg, który nam wyznacza drogę, jest drogą najlepszą. Nam się wydaje, że idziemy drogą okrężną. Tak jak mówienie chińsko-japońsko-koreańskie. Mówię tak do ciebie, że okrążeń po godzinie dochodzę do celu. A my człowiek świata zachodniego mówi straight, prost. Mówi, o co mi chodzi, bo nie mam czasu. Ja mu konkretnie mówię i daj mi jasną odpowiedź. Mojżesz też nakłada drogi. Bo wie, że gdyby poszedł inną drogą, mógłby coś utracić. Zobaczmy. Szemranie, narzekanie ludu. Cośmy uczynili, poszli tą drogą. Słuchajcie, zamiast Bogu dziękować, człowiek zawsze będzie szemrał. Coś mu zawsze będzie nie pasowało.
I bali się, że to już ich koniec, kiedy zobaczyli, jak serce faraona zaczęło się mścić. I mówią, czy brakowało nam czegoś w Egipcie? Mieliśmy wszystkiego pod dostatkiem. To dlaczego nas wyprowadziłeś z Egiptu? Księga Wyjścia 14:10-11. Boją się, że to już jest koniec. Ale zobaczmy, i takie myśli zabójcze, które były w nich. Myślą, że to już jest klęska, ale jeszcze klęski nie było. I co tutaj robi Mojżesz? W całej tej panice tego ludu zwraca się do Boga, bo wie, że tylko Bóg może ich uratować, tak jak to już czyniłem raz, za pomocą jednego zdania. Nie bójcie się. Wyjścia 14:13. I nam też chcę powiedzieć, w naszym życiu nie bój się, ja jestem z tobą. Ileż razy paraliż nas gniew, złość, strach. A iluż ludzi teraz jest sparaliżowanych przez medialne donosy czwartej fali, trzeciej szczepionki, wirusów. Zobaczmy, jak trudno pozostać wolnym i niezależnym od tego. Iluż ludzi przychodzi do spowiedzi, mówi, bałem się, że tutaj jestem. A ja mówię, a ja się nie boję, bo bym tutaj nie siedział w tym konfesjonale. Jak się będziemy wszyscy bać, to się pozamykamy. Zamknijmy drzwi, okna, zasłońmy zasłony i co? Umierajmy. Ale Bóg nie chce, abyśmy tak żyli. Strach jest zawsze paraliżem. Zobaczmy, do czego prowadzi. Zrezygnować, ustąpić. A Bóg zawsze umacnia tych, których powołał, wybrał, aby szli i owoc przynosili. Tak, to słowo nie bójcie się. Ale też czy Jan Paweł II też tego nie powiedział. Nie lękajcie się. Bóg zawsze czyni coś wspaniałego i zawsze czyni cuda, co było z Morzem Czerwonym. Morze się rozstąpiło, przeszli pod nie morza. Potopiło się wojsko Faraona. Co uczynił Bóg? To, co zamierzał, czyli wyciągnął, tak jak mówił, wyciągnął rękę nad morze, Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Księga Wyjścia 14:21-22. Bóg wszystko może. Zobaczmy, że Bóg do końca, Mojżesz do końca staje i jest obecny jako wódz Izraela, lider. I jego siła również płynie z wiary, że Bóg zawsze może dokonać to, co po ludzku niemożliwe. I dlatego też wzbudza wiarę wśród swojego ludu. I to jest też zadanie tych, którzy ewangelizują, którzy też dzielą się z innymi, wzbudzić wiarę w swojej wspólnocie, do której mówię, z którą się dzielę, gdziekolwiek jestem, osobami. I zobacz, gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego Pan dokonał wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Księga Wyjścia 14:31. Mojżesz po ludzku innym okrzyknęliby go wielkim, odniósł wielki sukces. Nie. Mojżesz wszystko oddaje, przypisuje Bogu.
tego, jak mówi, swą potęgę okazał, gdy koni i jeźdźców ich pogrążył w morzu. Księga Wyjścia 15, 1-21. Dlatego też Mojżesz dziękuje. Jedno wielkie dziękczynienie, Tedeum, dziękuję Bogu. To to jak święty Ignacy Loyola w rachunku sumienia pięciopunktowym. Najpierw dziękczynienie Bogu. Nie rozpoczyna od grzechów, ale od tego, co się wydarzyło dzisiaj albo połowie dnia w moim życiu. Co dobrego Bóg uczynił. I co ja pozwoliłem dobrego uczynić Bogu, czyli jedno wielkie podziękowanie. Bo jak wiemy, tylko ten, kto dziękuje, to dwa razy prosi. I szemranie zawsze będzie ludziom towarzyszyło. Szemranie, narzekanie. Polska też jest takim krajem, gdzie w naszej ponad tysiącletniej historii iluż to Polaków narzeka. Jest grzech narzekania na wszystko. Jakkolwiek by było, zawsze jest źle. Zobaczmy to, takie to są też bunt, szemranie. Tam, gdzie jest bunt, szemranie, to nie ma otwartego serca i nie ma dialogu. Szemranie jest zakłamaniem. W szemraniu brakuje myślenia. Lud, który szemrze, nie jest w stanie rozpoznać woli Bożej. Człowiek, który szemrze, tak naprawdę jest człowiekiem, który boi się rzeczywistości, konfrontacji ze stanem faktycznym. Tak, powody Izraelitów, boją się pustynia, brak wody, jedzenia, wszystko inne. Ale tutaj nieustanny właśnie to jest ten Bóg wzbudza ich wiarę, że wszystko Bóg się o nich zatroszczy. Będzie woda, będzie pokarm. I my też mamy wierzyć, cokolwiek by się z nami działo, że Bóg będzie nam towarzyszył. Człowiek, który szemrze, tak jak Żydzi, to znaczy nie ufa do końca Bogu. I to szemranie, zobaczmy, tak jak biblijnie, w Księdze Wyjścia, Nowy Testament, początki Kościoła, historia Kościoła, czasy obecne, to szemranie nam towarzyszy. Ono też jest we wspólnotach Kościoła. Szemranie rozbija wspólnoty. Szemranie nie łączy ludzi w jedno. Szemranie nie jest siłą ducha i nie dodaje ducha. Szemranie nie wyzwala energii. Szemranie jest trucizną. Szemranie nigdy nie połączy solidarnie nas z innymi. Szemranie pokazuje brak odwagi. Szemranie jest ucieczką i unikiem. Szemranie niszczy nas, zabija radość, wprowadza smutek. A jeśli smutek jest na dłuższą metę, wtedy szatan to wykorzystuje. Dlatego też od szemrania to jest tylko jeden krok do buntu. A więc to są obie postawy negatywne. Zobaczmy, ci, którzy mają dzieci, rodzice, którzy mają dzieci, ileż było buntu wśród dzieci. Małych, dorastających, bunt. To znają rodzice, ale też liderzy wspólnot,
ojcowie rodzin. Dlatego dzisiaj też pamiętamy, żebyśmy zapamiętali to, co najważniejsze. Ja już teraz kończę trzecią konferencję. To, czego potrzebuje lider, mężczyzna, dojrzały. Czego potrzebuje? Po pierwsze, proszę mówić. Potrzebuje wielkiej wiary. Dalej. Czego jeszcze potrzebuje? Ogromnej pokory. Dalej. Czego potrzebuje? Wielkiej cierpliwości, najważniejsza omoga, to jest klucz do sukcesu. Tak, wielkiej cierpliwości, o którą się ma modlić. Czego jeszcze potrzebuje? Ogromna odpowiedzialność połączona z miłością. Dalej. Zaufania, wytrwałości, posłuszeństwa Bogu, miłosierdzia i też modlitwy, nieustannej zanurzenia się w miłosierdziu i w dialogu z Bogiem. Tych chwil codziennych. Tak, to już było, tak, oczywiście. I odwagi, takiej twórczej odwagi, męskiej odwagi, nieugiętości, nie bania się tego, że zostanie zraniony. Tak, w walce zawsze się jakiś zraniony się zostaje. Każdy z nas, jaki, nie ma człowieka, słuchajcie, nie ma człowieka na ziemi, który by nie został zraniony. Wszyscy ponosimy rany, z ranami żyjemy, one się goją. To jest wpisane w nasze życie. Najpierw Bożej, a później ludzkiej. Bo jeżeli nie będę zanurzony w mądrość Bożą, nie będę z Nim w jedności, to pytanie, czy ja potrafię dokonywać mądrych ludzkich wyborów. Czyli opieram wszystko na fundamencie, o czym dzisiaj będę mówił w homilii nam przy świętej o 15. Dokładnie. To jest bardzo, to są też ważne, słuchajcie, fundamenty. To jest tak, że człowiek to nie jest obojętne, gdzie ja się uczę, kto mnie uczy. Ja wam kiedyś mówię, kogo ja słucham, jakich mediów, za kim jestem. Ludzie zawsze będą mówić swoje. To i to akurat nie jest ich najważniejsze. Na czym, jak buduję, to tak jak mówię tak o strony świeckiej. Jeżeli mam przedszkole, to też mnie tam uczą jakiś podstaw. Później mam szkołę podstawową. Później halo centralo. Znamy to powiedzenie? Można stać do szkoły. Do szkoły to można stosować do dzieci i tak. Halo centralo. Tak. Dzieci w szkole, znaczy szkoła podstawowa. Nieważne, to będzie szkoła zawodowa, czy później średnia i tak dalej, i tak dalej. Czyli buduję, mam poszczególne tutaj, poszczególne piętra, tak? To nie jest obojętne. Im więcej się nauczę, tym mam większe możliwości. A im więcej umie, tym mam znowu mniej czasu. Sztuką jest i mądrością dać swoje talenty, zdolności, możliwości, które Bóg dał i zadał dla Jego chwały. I to nieważne, czy ja jestem kapłanem, zakonnikiem, mężem, ojcem rodziny, osobą stanie wolnym, jeżeli wierzę w to, że mam misję, to ją realizuję, nie? I to jest bardzo ważne, abym też to rozpoznał w sobie i też się tym dzielił, abym wykorzystał ten potencjał. O, każdy z nas w sobie nosi ten potencjał. I zobacz, i tak pan mówi sobie, to przygotowanie. U każdego trwa inaczej. Ja uważam, że warto się uczyć aż do śmierci. Niekoniecznie musi stopnie otrzymywać, nie? To nie żyjemy dla ocen, dla egzaminów. Chociaż wielu tak uważa, że a ostateczny egzamin, czy go znam przed Bogiem twarzą w twarz. To będzie egzamin. A wszystkie inne, czy ci poszło lepiej, gorzej, a może ich nie zdałeś? Po ludzku porażka? Nie. Ja bym powiedział, że nowe doświadczenie, ale nie ono jest najważniejsze. To nie ono jest wyznacznikiem twojego czy mojego życia. I dlatego też, tak już tak reasumując, misja Mojżesza by nie była, nie udałaby się, gdyby tylko bazował na mądrości ludzkiej. Oddał Bogu to, co otrzymał, a Bóg mu odpłacił hojnością i szczodrością. Dlatego tej hojności, tej szczodrości Bóg oczekuje
od Ciebie i ode mnie w naszym życiu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Serdecznie dziękujemy Ojcu Janowi za słowo, za czas, za przygotowanie, za pokrzepienie. Te słowa na pewno będą rezonowały w nas. Mam nadzieję, przez najbliższe minuty w małych grupach, w których się spotkamy. Tak.